Cześć, witajcie w nowej odsłonie kanału, w nowej tematyce, która też będzie, a mianowicie uprawa warzyw, ekologiczna oczywiście. Tak się przygotowaliśmy do tego sezonu. Zaraz Wam pokażę, jak przygotowujemy podłoże pod wysiew nasion, pod wysiew warzyw. Niektóre nasiona już powschodziły, to Wam też pokażę. W tym roku będziemy uprawiać 38 rodzajów warzyw i oczywiście różne, to są rodzaje warzyw, a jeszcze ich różne odmiany, także dużo więcej będzie gatunków. Samych pomidorów mamy 35 odmian, także testujemy, sprawdzamy, smakujemy, które lepsze, które gorsze. Gorsze zostawiamy na ciężkie czasy nasiona, lepsze siejemy oczywiście do konsumpcji, także zapraszam do oglądania. Tak, to może tutaj przybliżę jeszcze, żeby było widać. Melony, arbuzy, mnóstwo pomidorów. Tutaj kapustne, dyniowate. Zielenina, dużo ziół. No i tutaj też okopowe, wiadomo, pietruszka, marchewka, mnóstwo odmian. Też spisujemy, jak które lepsze, które gorsze. Ogórki, cebuli, czosnek oczywiście też. Dobra. Przygotowujemy ziemię. Jak przygotowujemy podłoże do wysiewu. Mamy tak, torf odkwaszony. W proporcji mojej ulubionej, czyli na oko. Trochę bryłki rozluźnimy. Torf odkwaszony, tutaj mamy go najwięcej. Teraz damy perlitu. Ziemię do pikowania. Dodajemy, nie używamy ziemi samej do pikowania z racji tego, że ona ma nawóz w sobie. A jak wiadomo, nawóz dla takich młodych roślin nie jest zbytnio. No niektóre są delikatne, mogą być popalone. Także my wychodzimy z takiego założenia, że też tam oczywiście się podpatrzyli. Przetestowaliśmy to u siebie i tak to nam działa. Sprawdza się po prostu. Żeby tego nawozu nie było dużo, bo tutaj niby nie mamy tak dużo, więc nie dajemy, nie siejemy w samej gotowej ziemi do wysiewu. No i uniwersalnej ziemi też damy tak naprawdę. Nie wiem, czy to jest jakaś tam się różni, ale trochę się różni ta ziemia jednak. Ta była trochę zmarznięta, się też bryły porobiły. Rozbijamy, żeby nie było za bardzo. Zbijemy jeszcze perlitę trochę. I piasku troszkę, drobnego piasku, to jest 0,2. No i co, mieszamy. Mieszamy tak, żeby uzyskać jednolitą konsystencję. Mamy wymieszaną ziemię, podłoże. Dzisiaj sobie zakupiliśmy taką fajną łopatkę, większą, właśnie do ziemi. Tu mamy przygotowane z poprzednich lat wielodoniczki. Też w sumie przetestowaliśmy różne i większe, i mniejsze, no to w sumie te są takie najbardziej optymalne, bo są w sam raz. Mamy takie duże, w sensie dużo doniczek jest, ale są malutkie. To strasznie mało tam ziemi jest, trzeba szybko tego przesadzać. A te są takie fajne, są akurat nie za dużo, nie za małe. Mamy też większe, to większe znowu dużo miejsca zajmują. To też tak nie za bardzo. Tacki też fajne bardzo, ponumerowane, bo też tam te pomidory jak odmiany i tak dalej, to mam wszystko opisane, więc tak to u nas wygląda. Sypiemy ładnie ziemię i będziemy wysiewać to, co
mamy już tam podkiełkowane. I tutaj sypiemy. Widzicie, jeszcze jakieś bryły są. Takie większe. To trzeba rozdrobnić. Ładnie wypełniamy wszystko, delikatnie ubijamy, nie za mocno. No i dobra, nie zanudzam was, wypełnię sobie to wszystko i później zabiorę was do domu, pokażę wam jak siejemy. Te już, które podkiełkowane, tam mamy paprykę i bakłażana do wsadzenia. Cześć, witajcie. Dzisiaj z innej strony zaczynamy okres wysiewów, kolejny sezon. Za oknem można zobaczyć jaka aura jest. Mamy 18 stycznia. A my się bierzemy za pierwsze wysiewy. Tutaj mamy plan tego, co wysiewamy. Tutaj na razie będziemy wywać, podkiełkowywać pierwsze rośliny, czyli paprykę, brokuł, no i kwiaty. Tu pelargonie jakieś tam jeszcze coś tam Ala dobrała. No i co? Będziemy na bieżąco informować, jak to u nas wygląda od nasionka do słoików na koniec roku, jak już będą gotowe przetwory. Zapraszamy do oglądania. No, jesteśmy na górze. Tu już mamy powschodziły ładne. Zobacz, jakie piękne pelargonie. Ślicznie to wygląda. Tutaj mamy brokuły, pelargonie, papryka. Niestety papryka żółta, tylko jedna wzeszła, ale tu też uzupełniliśmy inną. Tutaj mamy kapustę czerwoną. To było siane kiedy? W styczniu. Tak jak tam jest zdjęcie, tam wrzucałem na społeczność. Tutaj mamy legendę do tego, żeby było wiadomo co jest gdzie, żeby wiadomo było odmiany, wszystko mamy ładnie opisane. Także teraz odkładamy to na parapet i bierzemy się za dalsze wysiewy. Tutaj mamy tą ziemię, którą przed chwilą wymieszałem. Tutaj jest podkiełkowany bakłażan, także teraz wrzucamy do ziemi i czekamy aż urośnie. Tu wam pokażę jeszcze, na parapecie jest jeszcze kalafior. Tutaj mamy kalafior i kapustę, a tutaj wczoraj, czy przedwczoraj było siane por i seler. Seler, jak wiadomo, potrzebuje światła do wschodu, jego się nie przysypuje. Tutaj nie wiem, czy będzie widać nasionka. Jak to powschodzi, bo w zeszłym roku sialiśmy bezpośrednio do takich wielodoniczek, a w tym roku stwierdziliśmy, że posiejemy do takich jednej dużej doniczki zbiorczej, potem przepikujemy, bo to i tak na początku strasznie do góry wybiega i trzeba to niżej wsadzać, także tak samo jak tutaj kapusta na przykład. Tutaj broku był strasznie wybiegnięty, to żeśmy go wsadzili głębiej. Także stwierdziliśmy, że w tym roku do takiej zbiorczej doniczki, a potem przepikujemy do takich, czy to już może troszeczkę większych, zobaczymy. Tak jak widać, mamy popikowane bakłażan, kapusta biała i kalafior. Ładnie to wyszło, ładne sadzonki. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądało, jak to będzie rosło. Więc na razie to tyle. Do następnego.